Na wniosek posła Wiesława Szczepańskiego z Lewicy Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w przedsiębiorstwie Lighthizer Polska. Ponad 4 promile alkoholu w organizmie miał kierowca Citroena, którego zatrzymano w Lesznie. Nową dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych zostanie od 1 sierpnia Kamila Molczyńska, dotychczas zarządzająca spółdzielnią mieszkaniową przy Lesie. Tylko jednego dnia w Lesznie 6 piratów drogowych straciło prawa jazdy za zbyt szybką jazdę. Rekordzista w terenie zabudowanym pędził z prędkością 160 km na godzinę. Jedyny basen w Lesznie jest już ponownie otwarty, ale cieszy się minimalnym zainteresowaniem. W dalszym ciągu są wolne miejsca na tygodniowych turnusach dla dzieci uczących się pływać. Na osiedlu Jagiellońskim w Kościanie na ścianie wzdłuż garaży powstał niezwykły mural. Niezwykły, bo oparty na pracach plastycznych uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 500 tysięcy złotych, tyle w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ma otrzymać gmina Przemęt. Mieszkańcy powiatu kościańskiego oraz powiatów ościennych będą mogli wykonać bezpłatne badanie na obecność koronawirusa. Mobilny punkt pobrań stanie przy basenie w dniach od 21 do 23 lipca.